Cześć, brygada, tu Karol Garncarz. My jesteśmy po trzecim turnieju Canal Plus Online indywidualnych Mistrzostw Polski w Rzeszowie. Ze mną brązowy medalista, finalnie brązowy medalista tego cyklu, Janusz Kołodziej. Cześć, Janusz. Cześć, witam. Czy spodziewałeś się, że na tym długim i trudnym, mi się wydaje, dzisiaj rzeszowskim torze ta długa nie będzie nosić, bo po pierwszym starcie wydawało się, że jesteś fajnie spasowany, że to może dobrze śmigać u ciebie, potem jedynka, trójka, jedynka, jedynka, finalnie nie dostałeś się do tego biegu finałowego. No dokładnie, też przywiozłem jedynkę. No kurde, właśnie w tym biegu swoim pierwszym myślałem, że ta zewnętrzna w końcu będzie nieść, ale okazało się, że w drugą stronę to poszło, że bardziej się krawężnik otwarł. Ciężko było wyprzedzać właśnie po zewnętrznej, cały czas ta nawierzchnia jakoś nie chciała jakby dobrze usiąść, być przyczepna i ona się po prostu przelewała, robiło się błoto. No i ciężko było wyprzedzać. No kurczę, szkoda, bo ten rzeszowski tor jest właśnie znany z takiej fajnej, walecznej jazdy, a ja dzisiaj po prostu nie mogłem sobie z tym krawężnikiem poradzić. Nowy cykl, nowa trzydniowa formuła indywidualnych Mistrzostw Polski. Ty byś wolał tę jednodniową, która ci sprzyjała, bo wiemy, że czasami, często właśnie strzelałeś się z formą w ten jednodniowy finał. Teraz były trzy turnieje, finalnie i tak jest podium. Ja generalnie jakoś nie patrzę, co bym wolał. Po prostu ta edycja wydaje mi się, że się sprawdziła. Fajnie to wyszło i wydaje mi się, że jest okej. Okay. Tory były w porządku i tak dalej. Były bezpieczne, można było normalnie się ścigać, więc jeszcze na spokojnie to przemyślę, ale wydaje mi się, że nie jest źle. Jak to jest, że w Europie Janusz wygrywa turnieje, a przychodzi tutaj na polskie podwórko i już tak dobrze nie idzie? No po prostu w tych zawodach ani raz nie byłem nawet w finale, a w Seku byłem za każdym razem i jakieś punkty przywoziłem, także no mniej szczęścia, nie wiem, po prostu na pewno no nie zawsze dobrze pojechałem i jakoś ten, na pewno podejście mam takie samo, tylko po prostu nie zawsze wychodzi. Janusz, kiedy ty się uśmiechniesz, bo kolejny medal Mistrzostw Polski w twoim dorobku, a taki jakiś smutny jesteś po tych zawodach? No tak, właśnie, bo jestem trochę, jakby brakuje takiego przypieczętowania fajnego, że pojechałem w finale w tym ostatnim turnieju i tego zabrakło i po prostu muszę sobie na spokojnie usiąść, to jakby przemyśleć i poukładać, co znowu się stało, że bo dobry mam sezon, a czasami po prostu jakoś cofam się, a nie rozwijam. Dzięki, Janek. Dzięki.